Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pani Katarzyna Sacha. Tak, a ja jestem z Republiki Sacha, i więc tutaj jest takie już takie połączenie, pierwsze połączenie i takie związki między Polakami i Jakutami, o których będę dzisiaj opowiadała. I kluczem jest właśnie postać Wacława Sieroszewskiego, twórczość którego postanowiłam badać, doktoryzując na Uniwersytecie Warszawskim. No już złożyłam doktorat, czekam na recenzję. Pierwsza już recenzja już jest i czekam na drugą, więc będzie obrona już w krótkim czasie, tak. Widzę, że, znaczy, takie tradycyjne mam pytanie, jak robię takie wykłady. Proszę podnieść rękę, kto był w Jakucji? W Jakucji, ktoś był? Jedna osoba się zgłosiła. Dobrze. Drugie pytanie. Ktoś z was, z państwa, był w Rosji? No to już więcej. Dobrze. Dobrze. I trzecie pytanie. Czy ktoś zna twórczość Wacława Sieroszewskiego? No. Dziękuję bardzo. No to już sami państwo widzicie, jaka jest sytuacja. Mówimy o Jakutach i Polakach dzisiaj. I właśnie w swoich badaniach naukowych postanowiłam, że kluczem połączenia jakuckiej kultury i polskiej kultury wybrałam twórczość i postać Wacława Sieroszewskiego dotyczące Jakucji. No i tutaj na początku dałam te zdjęcia z przeszłości. Zdjęcia tutaj, jak widzicie, pierwsze zdjęcie z początku XX wieku już, przełom XIX-XX. W tamtych czasach właśnie Sieroszewski okazał się w Jakucji. No i z drugiej strony zdjęcie współczesne, które zrobione na Święto Narodowym Ychach. No i widzicie, coraz bardziej staje się popularne przybierać się w ozdoby. Ozdoby jubilerskie były zawsze, no i na siebie też dzisiaj mam, ze srebra. I tutaj widzicie na tych starych zdjęciach też dosyć mocne, te duże były te ozdoby, więc ja mam trochę mniej. No i tak to wygląda, że tradycje się przetrzymali i kontynuują się. Zacznę z tych książek, które były wydane w latach 90. w Jakucku, znaczy w Rosji. I te książki pojawiły się prawie w każdym domu w Jakucji na tamte czasy. W latach druga połowa 80. Tutaj w Polsce odbywali też dużo różnych przemian. W Jakucji też były związane z takimi bardzo mocnymi ruchami odrodzeniowymi tożsamości jakuckiej. I w tym akurat czasie wybrali wydawcy te książki badania Wacława Sieroszewskiego i zrobili nowe wydanie. W tym były wybrane to pierwsza książka, ona się nazywa Jakuty. W polskim wydaniu ona wyszła w 1990 i nazywa się w polskim wydaniu 12 lat w kraju Jakutów. Generalnie to jest pierwszy tom etnograficznego badania Wacława Sieroszewskiego. Poza tym jest też drugi tom, który nie był wydany
I jest on w archiwum w Sankt-Petersburgu Rosyjskiego Stowarzyszenia Geograficznego, w archiwum. Też pracowałam z tymi materiałami. No i tutaj zawsze się wkracza ta historia, sytuacja między Rosją i Polską. I w związku z tym kilkakrotnie były próby podjęcia wydania tego drugiego tomu etnograficznego badania, ale to się nie stało, bo ciągle te relacje pomiędzy Rosją i Polską się zmieniali i w związku z tym to miało wpływ, że za każdym razem próby wydania nie powodzili. Więc to było też w latach 20. próba była, później w 30. po wojnie i w 90. I można powiedzieć też nie tak dawno to też były takie rozgłosy, ale to też sytuacja historyczna i polityczna ma pewne wpływy. Więc była wydana w 93 roku. Później wyszła w 97 książka, która zawierała opowiadania, powieści, noweli Wacława Sieroszewskiego dotyczące tematyki jakuckiej, czy Jakucji, ludów rdzennych na Syberii. Tam znajdują się nie tylko o Jakutach opowiadania, również są też o Ciukciach, to też ludy rdzenne, które zamieszkują od dawna, od zawsze tereny syberyjskie na północy, o Ewenkach i o Jakutach. Na przykład były badania robione w 70-tych latach, taki badacz Kempf, który wyliczył wyszła w latach 60-tych 20-tomowy zbiór dzieł Wacława Sieroszewskiego, i w których on przeliczył, ile stron poświęcone tematyce ludów rdzennych syberyjskich. Więc wyszło, że 80% w całych tych zbiorach prac Wacława Sieroszewskiego poświęcone ludom syberyjskim. No i pośrodku widzicie pomnik, który stoi w Jakucku na ulicy Kuraszowa, skrzyżowanie, no to bardzo blisko w centrum, i to jest pomnik takich dużych kamieni, memorial, i wśród nich jest kamień, który poświęcony Wacławowi Sieroszewskiemu. Akurat dlaczego właśnie w 90-tych latach? Jak powiedziałam, że to były takie ruchy odrodzeniowe. Republika, rozpad Związku Radzieckiego też miał pewny wpływ, że Republika była przeimienowana na Republika Autonomiczna, przedtem nazywała się Radziecka Republika Jakucka Autonomiczna. I później właśnie w 92 nazwa republiki zamieniona Republika Sacha i w nawiasie została nazwa Jakucja. Nazwa Jakucja pochodzi właśnie z czasów kolonialnych. To znaczy historycznie wiemy, że był podbój części azjatyckiej. Znaczy Imperium Rosyjskie szedł w stronę Azji, wschodu, no i w związku z tym to jest taka nadana nazwa, a nazwa własna ludów rdzennych, Cacha, myśmy nazywamy dokładnie Cacha. A nazwa Jakuci to jest nadana nazwa, w związku z tym jest używana taka podwójna nazwa Jakuci, bo jest upowszechniona w całym świecie i w badaniach i w geograficznych i w historycznych. I żeby było skojarzenie, to w nawiasie zostaje ta nazwa Jakuci lub Jakucja. Generalnie nazwa oryginalna jest Sacha, narodu i republiki. No więc przyjechałam do Warszawy
I jako, jako rodowita Jakutka, Sacha, musiałam znaleźć pewną informację, że grób Sieraszewskiego, no i zaczęłam tam szukać, czytać w internecie, widzę, że tak mało materiału na ten temat. I ja byłam tak zdziwiona, że w Polsce on nie jest tak jakoś tak bardzo znany, jak u nas w Jakucji po tych książkach, które każdy, kto uważał, utożsamiał się z Sacha, to musiał mieć tą książkę. Książkę na samym widnym miejscu, w szafie, w pokoju w gościnnym. No i wszyscy byli, tak patrzyli, o taka dużymi tymi czerwonymi literami napisane nasza narodowość, więc jesteśmy i byliśmy takie dumne, że przeżyli takie ciężkie czasy, które opisane w książce Sieraszewskiego. No więc przyjechałam i przez różne źródła trafiłam na cmentarz do grobu Sieraszewskiego. No i później już z panią Zuzanną, no też widzieliśmy ten, byliśmy w domie, gdzie na ulicy Górnośląskiej mieszkał Wacław Sieraszewski. I tam znajduje się taki memorial, do którego pani Zuzanny ojciec, profesor Andrzej Sieraszewski, z którym też miałam spotkanie, rozmawialiśmy na temat możliwości podjęcia tego tematu i co on sądzi. Profesor z hungarystyki niestety już nie żyje i właśnie on tak w swojej działalności zrobił to, taki dosyć tabliczką memorialną. Tutaj po rosyjsku, no trochę, trochę tutaj, nie wiem, spróbuję, bo to jest świeżutko. Dostałam to, jestem bardzo aktywna na Facebooku, w ogóle internet w Jakucji jest bardzo taki popularny. WhatsApp, Facebook i ciągle jestem w kontakcie przez internet ze swoimi rodakami i wczoraj mój kolega Bajbal odpisał na Facebooku takie coś i mniej więcej to w treści takie w treści jest ta sytuacja, która łączy znaczy to takie relacje do polskich zesłańców i jaką rolę odbyli zesłańcy polityczni dla Jakucji i dla odrodzenia, dla tego, żeby pamiętać, zachować tą w pisemnej pamięci i przez to przechować i żeby przetrwać, tak? Żeby widzieć, jak żyli nasi rodacy w XIX i poprzednich stuleciach. No i to jest sytuacja dzisiejsza. Ona rzeczywiście się zmieniła po tych 90-tych latach, bo też zawsze ta polityczna sytuacja pomiędzy, jak mówię, Rosją i Polską, ona się odbija i w Jakucji teraz młodzież mniej już o tym pamięta, ale zawsze te osoby w moim wieku, średnim wieku czy starsze osoby zawsze pamiętają. W każdych muzeach można spotkać też takie stendy poświęcone politycznym zesłaniom i wpływ na kulturę jakucką, na te przemiany, które były zrobione, znaczy zaszli w świadomości, rola, żeby zrozumieć, na ile edukacja jest ważna, żeby wyzwolić się z imperium w umysłach, tak? Żeby być wolnym. No i trochę informacji dla tych osób, które pierwszy raz słyszą o Wacławie Sieraszewskim.
możecie tutaj przeczytać, jest dużo informacji w internecie, możecie to ściągnąć, ale ja bym dzisiaj chciała bardziej więcej powiedzieć o tych tajemnicach w jakuckich tekstach, które mi się udało przebadać. Więc jak widzicie, tutaj zdjęcie bardzo młodego człowieka, który mając 20 lat trafił za ruchy niepodległościowe, współpracując i będąc w kulkach robotniczych Waryńskiego, Ludwika Waryńskiego, który zakładał takie ruchy poprzednie PPS-u. I dwa razy uczestniczył, prawie był też, jak się to mówi, w buntach w pierwszym, w 10 pawilonie i drugi, prawie był takim jednym z organizatorów tych buntów, które były związane z tym, że na przykład oprawa tych zesłańców, walczyli o prawa, o swoje własne prawa, więc bunt był też w pawilonie 10 i też opisuje on w swoich dziennikach Czupasem na Syberii, to też się znajduje w tym 20-tomowym zbiorze, gdzie on opisuje bunt, który był też w Irkucku, już znajdując na po drodze do Jakucji. I też trzeba dodać, też, jak on już trafił do Wierchojańska, to jest bardzo na północy, północna część Jakucji, dwa razy też próbował ucieczki, planował te ucieczki. No i zawsze myślał, nawet postanawiał też trzecią ucieczkę, żeby przez Czukczów spróbować ciśnienie, przejść ciśnienie Beringa i trafić do Alaski. I te wszystkie czyny moim zdaniem pokazują, na ile to był człowiek odważny, niezwykły i przeżył tyle takich rzeczy, że można powiedzieć, za kilka osób miał takie życie. No i po 12 latach powrócił do Polski i dalej walczył o niepodległość Polski, dołączył do Legionów Piłsudskiego, no i w końcu historycznie wiadomo, że oni zdobyli tą niepodległość wymarzoną dla Polski. No i na przykład w rękopisach i w listach, które ja czytałam, że on pisze, wszyscy nas uważali, jak on w tych kulkach podpolnych, jak się to nazywa, takich konspiracyjnych kulkach, że jak oni marzyli i rozmawiali o niepodległości dla Polski, to wszyscy uważali, że oni są wariaci, że tego nie będzie, a oni w to wierzyli i w końcu to się stało i teraz jest Polska taka, jaka jest. Z tego się warto cieszyć. No właśnie tutaj te książki, ten zbiór 20-tomowy, tutaj zdjęcie, chyba nie wszystkie te tomy tutaj były, zdjęcie zrobione, to w latach 60. Redaktorem były dwie osoby, Andrzej Lam, z którym też miałam, profesor Andrzej Lam, z którym też miałam spotkanie, rozmowę i wydano to było w Krakowie. Później w języku polskim to jeszcze nie było robione przydruków, ale warto by było to zrobić. Może kiedyś się stanie. No i widzicie obok tutaj książkę profesora Andrzeja Sieraszewskiego. Też pani Zuzanna Sieraszewska, byliśmy na prezentacji tej książki. Jest bardzo dokładnie napisana jego biografia, życiowe sytuacje. I to wyszło w 2015 chyba roku. Tak, w 2015 roku. Po tych 12 latach i po tych etnograficznych badaniach Jakutów, Sieraszewski zajął się też innymi azjatyckimi narodami,
i opisywał ich. Między innymi tutaj Korea Dalekiego Wschodu, klucz Dalekiego Wschodu i o Korei i wśród kosmatych ludzi. Wśród kosmatych ludzi to jest opowiadanie o Ainosach. Bardzo dużo jest informacji na temat badań Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, który tam spędził, też znaczy był na zesłaniu i spędził tam sporo czasu, ale te badania były robione tak naprawdę wspólnie z Wacławem Sieraszewskim również. I po sytuacji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, już po powrocie Wacława Sieraszewskiego z Jakucji, też jemu groziło taki powrót na Syberię na zasłanie drugi raz. Bo był też taki marsz robotników, w którym uczestniczył Sieraszewski i trafił do 10. pawilonu. I groziło mu ponownie zesłanie na Syberię. Zamienione to było na wyjazd etnograficzny, bo już on był znany w Imperium Rosyjskim jako badacz ludów sybiryjskich i w związku z tym chcieli tę jego wiedzę wykorzystać. Więc on przez kolej transsybiryjską pojechał do Japonii i dołączył do Bronisława Piłsudskiego i oni również wspólnie robili te badania i te nagrania dosyć znane, słynne wśród etnografów, kulturoznawców, nagrania pieśni Ainów, to były zrobione wspólnie z Sieraszewskim. No i powstała ta książka. Korea Klucz Dalekiego Wschodu też jest bardzo ciekawa historia, etnograficzne badania, ale to oni nie byli, te dwie książki nie były przyznane jako naukowe. Moim zdaniem to jest właśnie oni akurat bardzo dużo dają w tym wiedzy kultur wschodu, między innymi Korei i Ainów na tamte czasy. Jest też badanie robione przez Koreankę, która robiła w 2000 chyba bodajże w pierwszym roku, przebadała twórczość Wacława Sieraszewskiego dotyczącą Korei, w której ona też pokazuje, na ile głęboko on rozumiał kulturę koreańską. Więc można w taki sposób, ja zawsze mówię, że to jest jedna z, znaczy postać Wacława Sieraszewskiego, to jest nadal jest osobą, która bardziej głęboko rozumie duszę azjatycką i potrafił to opisywać w zupełnie inny sposób, nie w sposób taki kolonialny, to znaczy nie taki europocentryczny, bo był sam w sytuacji politycznego zasłania. Więc przez 12 lat obcowania, powiedzmy, w kulturze azjatyckiej, nauczył się języka jakuckiego, w związku z tym przez język mógł więcej dowiedzieć się i wśród Jakutów mieszkając, on już rozumiał mentalność. I to się odczuwa, jak czyta te książki, jego twórczość. No i cytat Sieraszewskiego, nie zdążyłam dzisiaj podać to, cytat pochodzi z drugiego tomu, który właśnie jest w rękopisu w Sankt Petersburgu. No i wyczytałam takie strefy, które przemawiają, jak on podchodził do tych swoich badań.
zawsze porównywał ze sobą, znaczy z sytuacją, próbował zrozumieć, wejść w tą sytuację, bo w tamte czasy do XIX wieku, nawet do XX wieku, jak na przykład no, w tamte czasy nie było tak sporo osób Jakutów, które mogli, potrafili pisać. W związku z tym badania do XX wieku, które robili, to były osoby, które przyjeżdżali, to znaczy badacze zewnętrzne. I te osoby przyjeżdżali na rok czy na dwa, to były osoby kształcone w Anglii, w Niemczech. I takie podejście do gdyby badań osób takich dzikusów, tak, tybylczych właśnie, podejście, że są niżsi, ta kultura, znaczy takich dzikusów i podejście takie właśnie kolonialne. Ta sytuacja, w której się znalazł się Wacław Sieraszewski, była taką, powiedzmy, też osoby, który był w państwie z państwa podporządkowanego na tamte czasy, w wieku XIX. I jego hasła, znaczy już znajdując w tych kulkach niepodległościowych, socjalistycznych, tak się nazywało, że teraz inaczej to przyjmują, ale to nie był, Wacław Sieraszewski był zawsze antyimperialistą i antybolszewickim. I hasłem tych kulek niepodległościowych to były właśnie źródła pochodzili z francuskiej rewolucji, wolność, równość i braterstwo. Więc bardzo ciekawe mi było to jego podejście do ludów rdzennych i zauważyłam w tych badaniach etnograficznych i jeszcze tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo te materiały, które nie weszły w badania naukowe etnograficzne, Wacław Sieraszewski w Jakucji na zasłaniu zdecydował zostać pisarzem. Zostać pisarzem i te materiały, które nie trafili do etnograficznych, naukowych jego, znaczy tego tomu, to z tych on przerobił literackie prace, takie literackie opowiadanie, opowieści. I w tej sytuacji i oni te literackie prace trafiali, znaczy omijali cenzurę. Przez wracających zesłańców były przechowywane te rękopisy i w taki sposób on wysyłał to tutaj do Warszawy, do swojej siostry Pauliny Sieraszewskiej, która była redaktorką i właśnie pomagała znaleźć odpowiednich wydawców, żeby wydać te materiały, literackie opowiadanie, opowieści. A te naukowe, etnograficzne badania, materiały, one rzeczywiście były cenzurowane w Akademii Imperium Rosyjskiego i w związku z tym oni zupełnie, powiedzmy tak, no nie zupełnie, oni się różnią od tej literatury, tej literackiej prozy, która jest u Sieraszewskiego. Więc jak czytaliśmy te tłumaczenie w języku rosyjskim, znaczy chodzi mi o w latach 90. W takich odrodzeniowymi ruchami, myśmy rozumieli, Jakuci, chodzi o Jakutach, myśmy rozumieli, co on zakodował w tych literackich swojej twórczości literackiej, w opowieściach. Na przykład pierwsza opowieść nazywa się Kajlach, to jest nazwa po jakucku, to też jest bardzo rewolucyjne podejście, nadać nazwę w języku jakiegoś tam ludu rdzennego, ale w Polsce tego nie rozumieli. I to jest to już w tej nazwie jest taki klucz, już takie zakodowanie, żeby można
można było zrozumieć. W tłumaczeniu z języka jakuckiego to oznacza jakby takie zakwaterowany albo sąsiad, bo duże jest znaczenie, bo język jakucki jest bardzo taki wielopoziomowy. Język jakucki jest językiem eposów między innymi. I dżukach to oznacza taki sąsiad. I to właśnie było pierwszym opowiadaniem literackim. Więc ja teraz odchodzę od tych badań etnograficznych, naukowych, bo oni byli poddawani cenzurze, tak? I bardziej będę opowiadała o tych literackich sprawach, które właśnie mają w sobie te hasła, które tutaj na prezentacji widać, wolność, równość, braterstwo. Też w nich można odczytać polski misjonizm, to znaczy romantyzm, idei Mickiewicza, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Później jest także postawa prymitejska. Po powrocie Sieroszewski dołączył do ruchu prymitejskiego, który był związany z takim, uczestniczył w różnych kongresach ludów uśmierzonych, no i robił takie wystąpienia, zawsze opowiadał, że są ludy, które jeszcze nadal potrzebują niezależności w sytuacji peryferyjnej, taka jest teoria, dyskurs postkolonialny, jak naukowcy tutaj są, może mnie zrozumieją, więc są takie ludy uśmierzone, bez państwa, które się znajdują w sytuacji podporządkowanej, więc to była postawa prometejska. I pierwsze opowiadanie to jest Hajlach. Hajlach to znaczy więzień. Więzień. Tak, pomyliłam. Dżukach to był film na podstawie w 1992 roku. Wytwórnia filmowa w Jakucku, Saha Film, u nas dużo osób nie wiedzą o tym, u nas kwitnie produkcja filmowa. I więc już w 1992 roku na podstawie opowiadania Sieroszewskiego Hajlach był zrobiony film. Film Dżukach to się nazywa i teraz reżyser jest Nikita Arżakow, teraz już jest bardzo znany. I właśnie o czym ta była pierwsze jego opowiadanie Sieroszewskiego. Hajlach to znaczy więzień. On opisuje w tym, ujawnia problemy imperializmu, bo zawsze walczył z tym imperializmem i walczył piórem, postanowił walczyć piórem jak Mickiewicz. I właśnie w tym tekście jest tak, że opisuje jakucką rodzinę, do której był zakwaterowany zesłaniec, ale zesłaniec nie polityczny, a kryminalista, bo te obszary Jakucji, Jakucie zawsze rozumieją, że te obszary na tyle wielkie, że zawsze będą próbować ich zasiedlać, więc zawsze były te migracje, ale migracje różnych rodzajów. Były między innymi, znaczy dla cywilizowania tych ludów rdzennych, migranci z dobrej woli, to znaczy przyjeżdżali tam pracować, współpracowali z imperium, lub byli też zesłańcy, kryminaliści, to znaczy te, które przestępcy, różne zabójcy i tak dalej, byli zesyłane do tych terenów naszych syberyjskich, między innymi do Jakucji. I zupełnie inny rodzaj politycznych zesłańców,
polityczne zesłańcy też między sobą różnili. To też jest opisane w jego, znaczy w pracach Sieroszewskiego, na ile oni między sobą też mieli konflikty, bo byli narodowcy, byli socjaliści, byli każdy inny też narodowość, masony też tam trafiali, też trafiali z powodu religii, starowiery, no i tak dalej, więc to jest były bardzo różnorodne migracje i w tej w swojej pierwszej opowieści on opowiada sytuację, która jest z kryminalistem, tym migrantem, zesłańcem, który trafił do jakuckiej rodziny i jakucka rodzina musiała utrzymywać tych zesłańców. I sytuacja rozkręca bardzo tragicznie. Ten kryminalista, z opowiadania to się wyjaśnia, on chyba, znaczy z fabuły wychodzi, że on zabił kogoś politycznego zesłańca, żeby korzystać z ulg, które mieli trochę lżejsze, mieli warunki, no, to znaczy mieli, dostawali jakieś tam kapiejki i pożywienie. I w taki sposób on ułatwiał sobie życie, to znaczy nie chciał pracować. I był zakwaterowany pod innym imieniem, ale był przestępcą. I w końcu on tragicznie zabija tą całą jakucką rodzinę. Gwałci kobietę i jakutkę i później zabija też, no wszyscy tam umierają. Więc ta cała sytuacja też pokazuje sytuację tej migracji, jak ta migracja, jaki miała wpływ i jak ona się różni, migracja polityczna, imigracja kryminalna. No i to jest też ujawnia te problemy imperium, który robi dla tych ludów rdzennych, który jest na Syberii. No i ten film powstał w 90-tych latach, bardzo tragiczny. Tragiczne to opowiadanie. Z tego powodu też w Polsce on nie był tak zrozumiały, tak? Że jak te opowiadania trafiali w XIX wieku, proszę sobie wyobrazić, w XIX wieku w warszawskich salonach czytają książki o jakich tam dzikusach, coś oni tam jedzą, renifer zabijają, no bo znaczy, bo tam, żeby nie umrzeć z głodu w zimno, muszą, znaczy to jest normalne polowanie, myśliwstwo w kulturze jakuckiej, ale w warszawskich salonach to nie za bardzo można to zrozumieć. Więc określone twórczość Sieroszewskiego jako naturalizm i czasami na przykład na podstawie też innego bardzo ciekawego, bardzo lubię to opowiadanie, opowieść nazywa się Dno nędzy, był określony jako pisarz naturalista, to znaczy, który opisuje taką biednotę, dzikość, trupy, zabójstwo i w takim rodzaju. Chociaż też musiałam to przebadać, więc trafiłam na źródła Emile Zola, też francuski bardzo znany pisarz, i zauważyłam takie noty bardzo podobne do na przykład do Germinal Emile Zola, tak? I przez próbę opisania tego, jak naprawdę ludzie biedni żyli, on próbował pokazać, na ile oni potrzebują pomocy, tak? Też potrzebują lepszego życia, o które on próbował walczyć tutaj dla robotników polskich. I wywalczyć państwo niezależne, więc znajdując już w sytuacji zesłania politycznego, Sieroszewski jako postać Angielego z Juliusza Słowackiego postanawia
I jak u, na przykład u, u Adama Mickiewicza i jak w polskim misjonizmie ofiaruje sobie jako jednostka i pokazać, jak jednostka może walczyć, walczyć o lepsze życie. Więc ta idea nawet w tych w sytuacji zesłania politycznego, w ciężkich warunkach arktycznego klimatu, zawsze brakowało tam jedzenia całej rodzinie jakuckiej, ale tam dużo jest, on opisuje na przykład w powieści Na kresach lasów. Też jest bardzo ciekawa książka, w której opisuje relacje między zasłańcem a między miejscowymi, to znaczy Jakutami, jak oni do siebie podchodzili. I ten zesłaniec, cała jego literacka ta literatura, to znaczy ta literacka proza Łuszewskiego, ona jest na podstawie autobiograficzna, na podstawie swojej własnej biografii. I jedyne on zamienia tam imię na przykład w powieści Na kresach lasów jest postać Paweł Szczerbina. On jest Rosjaninem, a jak czytasz, to widzisz całą biografię samego Wacława Sieraszewskiego. I bardzo ciekawe, dlaczego on też zrobił jego takim Rosjaninem, bo mógł napisać, był Polakiem, no i opisuje siebie. I bardzo ciekawe tam jest, jak między sobą te Jakuci, to znaczy moi rodacy, i ten zesłaniec polityczny, rozmawiają te, i to pokazuje sytuację, relacje pomiędzy Rosjanami i Jakutami. Albo na przykład między politycznymi, bo Jakuci odróżniają, że to polityczni, to są inteligencja, tak, że można u nich się edukować. I bardzo dużo też bogaci Jakuci korzystali, żeby nauczyć dzieci czytać i pisać. Więc zatrudniali ich, albo w urzędzie zatrudniali jako pisarzy, więc oni byli bardzo pomocni. Też wśród politycznych zesłańców, wśród inteligencji trafiali lekarze, które bardzo były pomocne dla miejscowej ludności, tak, które ciągle chorowali, jakieś epidemie były. I opisuje Sieraszewski na przykład ospę, która była tam w Wierchajańsku i ona naprawdę była. I opisuje tą sytuację na przykład jak też w polskim romantyzmie, że wszyscy umierają i tylko jeden przeżywa. Tak? Przeżywa. I to właśnie Sieraszewski, znaczy w realności to był Sieraszewski, a w książce jest postać Pawła Szczerbiny. I to też pokazuje tę ideę polskiego misjonizmu, że on przetrwał, przeszedł przez wszystkie kręgi ada? Piekla, tak, piekla. No i przeżywa, i że no i ten polski misjonizm jest, przechodzi przez całą jego twórczość. No i tutaj te takie cytaty, które już nie będę czytała, które pokazują, na ile on z takim szacunkiem podchodził. I to było rewolucyjne dla wieku XIX, dla badań etnograficznych, jak on mógł tak podchodzić, spróbować podejść z takiej idei tych francuskiej rewolucji, wolność, równość i braterstwo, bo jak na przykład widzieć, też robiłam takie analizy, przegląd innych badań, które były robione mniej więcej w tym samym czasie, no to już tam wszystko jest taka orientalizacja, a to dzikusy, a to niewiadome, znaczy tego szacunku nie można zauważyć jak w jego pracach literackich i dlatego ja wyróżniam jego twórczość. No i tutaj
widzicie te okładki do filmu, który Dziukach na podstawie pierwszego opowiadania Sieroszewskiego Hajolach. To jest naprawdę taki bardzo dramatyczny film i dużo wyjaśnia dla Jakutów, jak, w jakich ciężkich warunkach żyli nasi przodkowie i w latach 90. i nadal jesteśmy tak dumni, że przeżyli to wszystko i dzięki tym takim opowiadaniom, tym, znaczy tym pisemnym książkom my możemy to odczytywać i już widzieć, jak to naprawdę było. No i jeszcze drugi film też powstał w Rosji w 2002 roku. Bardzo znany też reżyser, teraz niestety zmarł, Aleksiej Balabanow, też nakręcił film na podstawie książki Wacława Sieroszewskiego Dno nędzy, o którym trochę, znaczy mówią. A to też była taka ciekawa sytuacja, bo ja spotkałam z tym, z dyrektorem wytwórni filmowej Sacha Film w Jakucku. Rozmawialiśmy z nim, z Dojdu, i się okazało, on po prostu wziął te dwie książki, te były, które wydrukowane, które ja to okładki pokazywałam, Jakuci i jakuckie opowiadanie, i poszedł do Mosfilmu i zaczął do każdego tam chodzić po korytarzach, żeby tu takie ciekawe opowiadanie, zróbcie film. No więc namówił i tylko ten Balabanow, raczej jego producer, najpierw tak zaciekawił się, przeczytał Dno nędzy i w ramach finansowania producerskiego, to znaczy nie państwowe były te pieniędzy, oni zrobili ten film. I ten film jest rzeczywiście jest bardzo ciężki. Grali tam artyści z teatru jakuckiego, Sacha Akademickiego Teatru, który są bardzo utalentowany. Nagrywany był film nie w Jakucji, a w zachodniej północy. I tam główna bohaterka niestety zmarła tragicznie w wypadku samochodowym. No i to też film nie do końca był nakręcony. Ale bardzo często jego pokazują tutaj na festiwalu filmów rosyjskich Sputnik. I jak pierwszy raz trafiłam, to zrozumiałam, że ludzie tego nie zrozumieją, jak trzeba jakoś tak pomóc, żeby główna idea opowiadania i tego filmu, ona zupełnie jest taka ogólnoludzka. Tam nie chodziło o generalnie, tak? Tam nie chodziło o, tam jest pokazane te etnograficzne gdyby sytuacja, ale chodzi o ciężkie losy, o odrzuconych, o filozofii. Właśnie i w tej powieści Dno nędzy bardzo dużo takiej naturalizmu od Emile Zola. No i wtedy zrozumiałam, że przecież to jest sytuacja, że on pokazuje, przez pokazanie tej ciężkiej sytuacji, ciężkich losów, on próbuje pomóc tym ludziom, tak? I żeby ludzie zrozumieli, że jak ciężko jest sytuacja i żeby widzieć, jak było ciężko w przyszłości i na ile jest dobrze w teraźniejszości, czy jeszcze będzie lepiej. No i tutaj polskie wydanie, pan Wiesław Helak, też miałam z nim takie spotkanie, on próbował znaleźć fundatorów, żeby scenariusz, tam trzy chyba scenarie filmowych on napisał w tej książce i książka ta była wydana w języku polskim do filmu, który też o Wacławie Sieroszewskim on tam napisał scenariusz, próbował szukać pieniędzy, ale niestety nie udało. Przez Polonię w Jakucku też on tam się kontaktował,
wariował i pani Szymańska, pamiętam, że ona tak mówiła, że trzeba znaleźć pieniądze, zwracała się do rządu w Jakucku, do merii w Jakucku i oni tam jakieś pieniądze znalazły, ale to było niewystarczające, żeby ten film zrobić. Więc te dwa filmy są. No i po powrocie nietużynkowa postać Wacława Sieraszewskiego, on w Jakucji już miał kilkakrotnie mógł umrzeć z różnych powodów. Raz w zimie na polowaniu prawie nie utonął w przerębiu, tak? To też jest bardzo ciekawe, jak on się z tego wydostał, jak pomagali miejscowi, żeby on się tam przeżył to wszystko. Więc moim zdaniem on żył za kilka osób i był na tyle już wyhartowany tą ideą też polskiego misjonizmu, i żeby żyć, żeby dalej działać, więc już w podeszłym na tamte czasy wieku wsiada na konia. A nie, jeszcze przed tym on był, też był ciągle ścigany i był, dołączył przez Zakopane do Paryżu, był w emigracji w Paryżu, miał kontakty z całą, z śliwką emigrancką w Paryżu, miał kontakty z Władysławem Mickiewiczem, z synem Adama Mickiewicza, też uczestniczył w obradach odsłonięcia pomnika Mickiewicza w Paryżu, przemawiał, no i tak dalej. I też był w takich strzelce, otriad strzelców, którzy ćwiczyli tam pod Paryżem w lesie. Więc ciągle był związany z tą ideą mickiewiczowską. No i po powrocie już dołączył do Legionów Piłsudskiego. Dalej walka z bolszewizmem. No i wojna polsko-bolszewicka i wydaje on ten dramat. No już przychodzi do, zostaje dramatopisarzem. Kilka dramatów było jego wystawione w Polsce, w dosyć znanych teatrach. Też był współautorem filmów, scenariuszy do filmów, o tym później, ale o tych bolszewikach. Był antybolszewikiem i cała ta historia, którą on opisuje, ona wyjaśnia tą sytuację terroru, na ile bolszewicy byli taki, mieli w sobie taki krwawy terror, o tym się mówi teraz. No i odczytując to w dzisiejszych czasach, można też odebrać to, na ile on bardzo dobrze przekazuje tą historyczną sytuację, tak? Ale to ten dramat teraz jest zapomniany i on nie wszedł w ten 20-tomowy zbiór. Na przykład. No i musiałam ten dramat znaleźć w bibliotece Akademii Teatralnej. Jest bardzo ciekawy do czytania. No i był prezesem Polskiej Akademii Literatury, o którym teraz bardzo często ja ciągle pytam audytorię, kto był Wacław Sieraszewski, i nie mówią. Ja mówię, o, to był prezesem Polskiej Akademii Literatury, prawie, znaczy do 1939 roku.
Ну і було дуже нагород, виружнень тих літератів, пісажі. Ще діба знайдувалася на Краковському предмістю в палацу Тишкевичів-Потоцьких, де я, як приїхав до Польщі, то трафила до Полонікум, до тієї школи язиків польських для обцекрайовців, і то ще оказала докладно в тим самим будинку, де ще знайдувала та Академія польської літератури. Він такий дуже... Ну і видячи, він є, то є урочистість юбілеушова, і де гощив теж Йозеф Пілсудський, і обок сам сіді Вацлав Щерошевський. О, теж на підставі... Ну і писав... Пізніше він вже під кінець життя, чи так можна повідати, почав писати теж такі літератури для дітей і молодежі. Він досить знаний те байка о Железній Вільці. Часами, як я питам старшу особу, то вони пам'ятають, бо вони були в тій лектурі школьній. І «Дари вятру полноцнего», і були вони зроблені на таким жутніку, який можна було обійжити, були досить популярні. Ну і завжди робив такі, відать, те, оголошення, при оказі робив виклади на темат Всходу, дуже теж матеріалу, де, наприклад, він, бендонс в пен-клубі в Лондині, в своїх тих, в своїм виголошенню, в рефераті, теж дуже пошвінцав темату Всходу, бо був зв'язаний, чонгля о тим пам'ятав. І під кінець, уж перед смертю, записував уж дзенніки і те вспомнення дотичонці, власне, перед засланням і часів якутського заслання. To jest bardzo też symboliczne. No jak mówiłam wcześniej, był współautorem do tych filmów, scenariuszy filmowych, między innymi Na Sybir, Wiatr od morza, Dziewczyna szuka miłości. І то показує, що на ілі він був завжди пробував такий був в часі, так? Як ще змінила та ситуація, то він в театрі пробує в часі міжвійні. Потім, як появляється фільм, то він входить теж в той фільм як співавтор сценаріуші. Був такий дуже революційний, піонерський в такому своєму сенсі, навіть вже бендон старшим таку особу. Ну і книжки, які пошвінцені Вацлавові Щерошевському, вони існують, повстають. Не є їх так дуже, але є. Ну і бачите, тут власне в літах 70-х перша та книжка «Орієнталізм» Здіслава Кемпа, який власне описував, бадав його творчість дотичонцю Сходу, Хін, Кореї, Японії і між ними Якуці. В дискурсі, очевидно, в польському, сибірському дискурсі Вацлав Щерошевський займає дуже місце, і професор Антоній Кучинський, історик, який пошвінчив дуже бадань на темат польських засланців на Сибірі, то робив таку конференцію, де був, власне, внук Щерошевського, професор Андрій Щерошевський, і там його споткав перший раз, і то було в 2008 році, і потім видана була така поконференційна дуже книжка на темат Вацлава Щерошевського. Так. Далі пані Іда Садовська, дуже цікава бадачка, яка, нестети,
zmarła wcześniej i ona właśnie bardziej niż wszyscy te badacze twórczości Sieraszewskiego trafiła do takich ciekawych rzeczy dotyczących, no i próbowała właśnie to znaleźć tą sytuację badacza, który bardzo głęboko wszedł w kulturę, bo wiadomo, teraz badania się robią, wyjeżdża się na tydzień i można już się wypowiadać o całej kulturze, tak? A człowiek tam siedział w środku 12 lat, nauczył się języka, no i rzeczywiście wiedza była ogromna. No i w tamte czasy też na przykład jest taka znana badaczka z Maria Czaplicka, która też poświęciła książkę Narodom Syberii na przełomie XIX-XX wieku. Ona robiła taki wyjazd roczny. Była wykształcona Polka w Anglii, w Londynie, już z tymi poznaniami pojechała na badanie, więc to moim zdaniem też się różni, bo na tyle głębokie byli i tyle czasu spędzić, no, dużo pisał o różnych wątkach kultury, opisywał eposy jakuckie, które się nazywa Olonho, albo na przykład szamanizm rzeczywiście jego też interesował, Sieraszewskiego, i on to opisuje. No więc i polecam Idę Sadowską. No i pani Aleksandra Kijak, też miałam z nią spotkanie. Ona jest z UJ-u, badaczka. Ona w ramach takiej literatury podróżniczej próbowała przebadać twórczość Sieraszewskiego. W tych badaniach brakowało mi wiedzy na temat jakuckiej kultury. W związku z tym ja tak połączyłam, gdyby wiedzę, jak już jestem z Jakucji, to znam własną, trochę lepiej pewnie znam od badaczy innych o swojej własnej kulturze, znam język, tradycje, więc czasami on też notował po jakucku, bo musiał rozmawiać po jakucku i w archiwach w Jakucku na przykład tam można odczytać polskimi literami, pisze po jakucku, więc kto to przeczyta? No więc jak ja trochę się nauczyłam języka polskiego, to potrafię to zrozumieć, o co jemu tam chodziło. No i w tych rękopisach już można odczytać, już nauczyłam się odczytywać rękopisy Sieraszewskiego, więc dla mnie było łatwiej, jak już pojechałam do Petersburga i do tego archiwu, do rękopisu z drugim tomem, już takie poznaję ten jego tak, pismo. No i na sam koniec, chyba już za długo mówię. Taka konkluzja i dałam tutaj współczesne zdjęcie. Konkluzja jest, utwory Wacława Sieraszewskiego zawierają wielorakie sensy moralne i polityczne, których zauważali takie etnograficzne, orientalizm, takie egzotyczne opisywanie. Ja próbowałam w swojej pracy naukowej wyodrębnić te takie właśnie moralne postawy, humanitaryzm, który istnieje w jego twórczości. No i był zawsze cenzurowany, obserwowany, bo na przykład w Jakucku w archiwach widać w jego dziele, w takiej wteczce dotyczącej każdego politycznego zesłańca, w wteczce Wacława Sieraszewskiego jest tak, że jutro poszedł tam, no i wszedł do tego domu, później przyszedł do domu, coś tam pisze, no z pozwolenia on pisał te etnograficzne badania, więc takie zapisy istnieją, był zawsze cenzurowany, był ciągle prześladowany, nawet po powrocie do Polski był ścigany, więc musiał do Zakopanego jechać, do Krakowa, do Paryżu i przez długi czas nie mógł się osiedlić, tak? Dopiero jak już Polska stała niepodległa, wtedy zdobył
przez spółdzielnię mieszkaniową, to piękne, górnośląską to mieszkanie. A duża rodzina z trójką dzieci, no to zawsze wynajmowali. No i twórczość Sieroszewskiego jest opisem głębszego zainteresowania światem żywego, żyjącej natury, tego, co się działo w Jakucji w tamtych czasach wśród ludów rdzennych Syberii. I dzięki temu my, Jakuci, możemy dowiedzieć się, jak ciężko żyli nasi rodacy i przeżyliśmy. Jesteśmy dumni, przechowaliśmy kulturę, trochę ona nam się pozmieniała, ale świat się zmienia, globalizuje i my idziemy też wraz z tym, zmieniamy. No i tu zdjęcie z mistrzostwa, mecz, który odbył między Polską a Jakucją. Ja tam pomagałam w tłumaczeniu. Drużyna z Jakucji przyjechała i drużyna była z Polski, bo warcaby u nas jakby narodowa gra, od stuleci grano i prawie cała drużyna jakucka jest w reprezentacji rosyjskiej. I na przykład ta Matriona tutaj siedzi w tym czerwonym, ona jest mistrzynią świata w warcabach. Więc to bardzo wysoki poziom i polska reprezentacja zaprosiła jakucką reprezentację, żeby poćwiczyć z Jakutami i w taki sposób, żeby spróbować polepszyć swoją grę w warcaby. No i tutaj o Sacha i Polakach i dziękuję Państwu za uwagę.